Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Tadeusz Łosz, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego EKG. A w naszym studiu, a może najpierw przypomnę, proszę Państwa, że można nas podglądać na portalu tokfm.pl, a zapraszamy także do dyskusji na Facebooku, facebook.pl/tokfm. W sprawie Facebooka to jeszcze będę miał maila, którego zacytuję, ale to w później w drugiej części, może w trzeciej części audycji. A w naszym studiu od mojej lewej Sergiusz Najar, były wiceminister spraw zagranicznych i wiceminister infrastruktury, obecnie przewodniczący Rady Nadzorczej Sener. Wiesław Rozłucki, były prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, współtwórca zresztą giełdy, obecnie doradca w Rothschild Polska. I Krzysztof Opawski, były minister infrastruktury. A na szczęście nie w tym samym czasie był ministrem, kiedy Sergiusz Najar był wiceministrem. Obecnie partner w Saski Partners i także przewodniczący Rady Nadzorczej PKP. No ale ciekawa sprawa, proszę Państwa, czym to, że ministrowie infrastruktury i wiceministrowie się mogą zajmować, czy mogli zajmować? Na przykład światłami. Tak, tak. Drogowymi. Drogowymi, no tak, no, tak, drogowymi. Nie w samochodach, na przykład nie w samochodzie, Wiesława Rozłuckiego, tylko światłami drogowymi. Nie, nie, w samochodowych też, dlatego że była, tak jak pamiętacie Państwo, inicjatywa ustawodawcza, żeby znieść obowiązek jazdy na światłach mijania, uważając, że to niepotrzebnie, a marnuje, prawda, zużywa, zniekształca. Więc światłami też się zajmowali ministrowie. Ale światłami drogowymi, rozszyfrujcie, o co tutaj chodziło z tymi światłami drogowymi? No, powiedzcie panowie, no jak to ministrowie rządzą? Powiedzcie prawdę. Prawdę powiedzcie, tak. Nie, znaczy bez wątpienia, nie wiem, czy pan minister Opawski potwierdzi, ale docierały na zasadzie albo towarzyskich rozmów, albo mniej lub albo postulatów. Postulatów, ażeby na różnych skrzyżowaniach, w różnych miejscach albo wprowadzić światła, ażeby łatwiej przejechać i ktoś się mógł szybciej znaleźć w swoim urzędzie, albo też wydłużyć na przykład światło zielone, bądź też światło czerwone. Czyli ale na przykład teraz zgódźmy się, że wiara w to, że minister może rozstrzygnąć o światłach na skrzyżowaniu ulicy długiej z krótką, może, to jest wiarą dość naiwną, ale tak często... Rozszyfrujmy, proszę Państwa, rzucamy na rybkę teraz. Tadeusz Mosz jest jakimś tam wiceministrem. Dzwoni do ministra Krzysztofa Opawskiego, jeśli jest z nim po imieniu, mówi: słuchaj Krzysiu, ja z tej swojej ulicy to nie mogę wyjechać już od 10 lat, bo tam światła źle działają i się spóźniam do roboty. Albo ich w ogóle nie ma i nie puszczają mnie, bo nie wiedzą, że jestem ministrem. Jestem podporządkowany. I tak, że z roboty mnie premier może wyrzucić. Czy mógłbyś coś zrobić? A Krzysiu na to: no dobra, postaram się. No i co, jak to dalej wyglądało? I dzwonił gdzie? Bez wątpienia jest tak, że ministrowie wszelkich maści są adresatami różnych tego typu postulatów. Do dyrektora dzwoni, albo nie, bo drogi w miastach to podlegają samorządom, to nie. Samorządom. Gdyby to była droga jakaś tam krajowa, no to do dyrekcji dróg krajowych i autostrad. Jeśli krzyżuje droga miejska z krajową, o, to wtedy to się zaczyna problem. Wtedy jest problem kompetencji różnych instytucji. No i w ten sposób, trzeba mieć dwóch znajomych. Tak. I w ten sposób, proszę Państwa, jasny jest to dowód oczywiście na to, o czym wszyscy minister wiemy, że minister sobie zawsze jakoś poradzi. EKG. No, a inwestorzy różnie, proszę Państwa. Raz mogą sobie radzić lepiej, raz gorzej. Wczoraj całkiem nieźle na rynkach zagranicznych. W Stanach Dow Jones zyskał 0,5%, w Londynie 0,8% wzrostu, we Frankfurcie 0,19%. W Paryżu 1%, w Warszawie niestety spadek o 0,56%, WIG20 tyle stracił. Dzisiaj bez zmian w Hongkongu, natomiast Nikkei w Tokio zyskał 0,2%. W tej chwili wzrost na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, WIG20 zyskuje 0,3%, w Paryżu wzrost o 0,09%, czyli bardzo niewiele. Waluty, no różnie. Frank szwajcarski nieco drożeje, 0,03, 0,08 już w tej chwili kosztuje 3 złote. Euro
utrzymuje się, można powiedzieć, w ostatnim czasie w granicach tych 3 zł, częściej poniżej 3 zł, rzadziej powyżej. W ostatnim czasie. Ja mówiłem o franku szwajcarskim. O franku szwajcarskim. Natomiast euro? Frank szwajcarski w granicach 3 zł. W tej chwili 3 zł. Natomiast euro traci 0,3%, kosztuje 3,90 zł. 3,90 zł całkiem nieźle, czyli w ostatnim czasie bardziej poniżej 4 zł euro niż powyżej 4 zł. Dolar amerykański 0,5% na minusie, cena 2,87. Funt brytyjski 0,3% na minusie, cena 4,62 zł. EKG. Większość Polaków nie rozumie politycznej awantury wokół OFE. Tymczasem, proszę Państwa, Rzeczpospolita zastanawia się, czy będą jednak mniejsze cięcia składki. Pod naporem krytyki rząd rozważa złagodzenie propozycji zmian w OFE. Opinię swoją w sprawie OFE wyraził także prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka. Ze względu na napięcia budżetowe obecny system przekazywania składek do OFE jest nie do utrzymania, twierdzi profesor Belka. Optymalnym rozwiązaniem byłoby zawieszenie na kilka lat składek do OFE i uporządkowanie w tym czasie finansów publicznych, powiedział profesor. Jak wynika z wyliczeń, rozwiązanie polegające na czasowym obniżeniu składki do funduszy emerytalnych jest opłacalne z punktu widzenia wysokości przyszłych emerytur, zwłaszcza jeśli zwiększy się limit inwestycji OFE w akcje. Próba kompromisu jest potrzebna i słuszna. Są lepsze rozwiązania dla Polaków, mówi rozmówca gazety zbliżony do sprawy. No to ciekawe określenie, bo te dziennikarze już naprawdę fajnie bardzo swoich rozmówców określają. Fajnie są. Czy rząd... Ma pan jakieś wątpliwości? Czy rząd po uzyskaniu wszystkich opinii w konsultacjach projektu zdecyduje się złagodzić propozycję? Zdaniem naszych rozmówców jest to możliwe. Kompromis może jednak dotyczyć także innych kwestii. No nie wiem, których rozmówców, czy to byli rządowi rozmówcy, czy też nie, jaki to będzie kompromis, bo kompromis to już jest. Sprawa polityczna się stała i w związku bardzo. Z tym obawa mówienia pod swoim nazwiskiem. To jest... No więc właśnie, tak. No bo starsi to pamiętają. Kto jest, ma inne zdanie, jest przeciw nam. No tak. Ten jest z nami, kto ma takie zdanie jak my tylko. No i co dalej? Większość Polaków nie rozumie, proszę Państwa, tej politycznej awantury, o czym wspomniał pan prezes Rozłucki, że sprawa stała się polityczna. Ponad 2/3 Polaków nie rozumie, o co chodzi w politycznej dyskusji o OFE. Wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez PBS DGA. Aż 67% ankietowanych stwierdziło, że rząd niewystarczająco wyjaśnił, dlaczego ogranicza składkę do otwartych funduszy emerytalnych. Uzasadnieniami rządu usatysfakcjonowanych jest zaledwie 14% respondentów. Z kolei prawie 58% uczestników badania uważa, że przyszli emeryci nie skorzystają na tym, że ich emerytury będą bardziej zależne od ZUS niż od OFE. Tylko 15% jest zdanie, że takie rozwiązanie będzie dla nich korzystne. No właśnie, a jeszcze dalej, jeśli miałbym się odwoływać do profesora Marka Belki, to Marek Belka w ostatecznym rachunku powiedział, że no i tak nie da się tego utrzymać w tej postaci, przynajmniej teraz, że trzeba reformować OFE i że to, co się robi, no to jest zło konieczne. Czyli jakby, no można powiedzieć, że dał przyzwolenie, prawda? Panie redaktorze, powiedział coś ważniejszego, nawet w tym zacytowanym fragmencie, tak, że należy... reformować finanse publiczne. Tak jest. Czyli należy tak jest. Przyjrzeć się innym nadmiernym wydatkom albo podnosić dochody. Więc mi się wydaje, że jeżeli by w wyniku całej tej dyskusji wersja rządowa złagodniała, czyli te transfery na rzecz OFE zostałyby czasowo zawieszone czy zmniejszone, to jest czas na dokonanie bardziej odważnych i trudniejszych politycznie reform. Czyli to właśnie postuluje Marek Belka, to tak postuluje. Jest. Zawiesić tak. I reformować. Czyli dajemy wam, pożyczamy wam, można powiedzieć w pewnym sensie, pożyczamy wam, drogi rządzie, te nasze pieniądze na chwilę, żebyś finanse publiczne nie padły, ale waszym obowiązkiem jest zreformować tak finanse publiczne, żeby się zbilansowały. Takie postawienie sprawy od początku dawałoby szansę pewnie na lepsze przyjęcie tej propozycji w ogóle. Czy to Opawski? To, że ten atak ze strony przynajmniej części środowisk rządowych był taki frontalny, spowodowało, że jest tyle oporu. Istota
problemu tkwi faktycznie w finansach publicznych, w tym, że budżet jest zbyt sztywny i nie może w związku z tym zaabsorbować tego transferu tak, jak trzeba. Chociaż z drugiej strony oczywiście jest tak, że ten system OFE, wymyślony kiedyś tam, zaprojektowany, ma swoje wady. To też należało zmieniać. Natomiast zbicie tego w jedno przedsięwzięcie, jeszcze tak źle sprzedane... To, o czym pan wspomniał, panie ministrze, jakby przypomina, że nie powiem kłamstwo nawet, ale nieszczerość nawet w polityce ma krótkie nóżki, prawda? Bo prędzej czy później wyjdzie tak naprawdę o co chodzi. Zresztą myśmy się domyślali tutaj w radiu, mówiliśmy od razu, kiedy pani minister Fedak po raz pierwszy zaproponowała, bo to stamtąd to było to źródło pierwszej propozycji, żeby w ogóle zlikwidować otwarte fundusze emerytalne i przekazywać w całości składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, argumentując to, że chodzi tutaj o przyszłe emerytury, o wyższe emerytury, prawda? Było nieprawdą. No to wyglądało, prawda? I potem trzeba było się z tego... Tylko z tego ze skrajności w skrajność. Tu się trochę nie zgodzę z moimi kolegami. Dlatego, wycofywać. Że, tak. Dlatego, że jednak nie możemy pomylić skutków z przyczynami. To znaczy jednak jest coś na rzeczy, że jedną z przyczyn rzeczywiście fatalnego stanu finansów publicznych jest źle przeprowadzona przez te kilkanaście lat operacja pod nazwą OFE. To znaczy to OFE okazało się, że kosztowało budżet znacznie więcej i w konsekwencji nie przyniosło tych efektów, na które liczono. I dzisiaj mamy oto sytuację, że zastanawiamy się, czy to, co mamy zrobić z OFE, to jest tylko dlatego, że musimy uratować finanse publiczne i je zreformować, ale również musimy się zastanowić, niezależnie od tego, na jak długo zawiesimy wpłaty i na jak dużo ograniczymy składkę, że ten system też nie przyniesie tych emerytur, na które liczyliśmy, kiedy zawieraliśmy jakąś umowę publiczną. I rząd trochę dzisiaj się zachowuje tak, jak nieprzymierzając chirurg, który zdiagnozował chorobę. Co prawda myli się w zeznaniach tak do końca, co jest przyczyną tej choroby, ale jednak mówi, że jest jakaś choroba. Usłyszę od pacjenta, że pacjent się boi, nie rozumie, nie chce doznać bólu i zamiast skalpela bierze maszynkę do golenia i postanawia, że tak powiem, wyłącznie przygotować teren. Dzisiaj mowa o tym, że składka zostanie tylko częściowo zmniejszona, że będzie to zrobione na jakiś czas krótki. No jest, bym powiedział, zabiegiem wtórnym. Albo uczciwie i zostanie rzetelnie wytłumaczona przyczyna, albo też będziemy nieustająco się oszukiwali i sprawa będzie polityczna. Ale to tutaj pan minister mówi, jakbyśmy mieli tylko w finansach publicznych jedną chorobę. Tych chorób jest więcej i trzeba zaadresować je wszystkie. Zgoda.